Pani Marszałek, Wysoka Izbo. To nie jest tak, szanowna pani poseł, że to tylko PiS i państwo walczycie o sprawy równych dopłat w rolnictwie. To jest tylko wam się tak wydaje, że tak jest. Dlatego, że 15 kwietnia w sprawach omawianych dzisiaj równych dopłat i równego traktowania polskich rolników Sejm Rzeczpospolitej Polskiej łącznie z wami podjął uchwałę, która o sprawach, o których pani mówi, wszystko załatwia i daje szansę rządowi do przeprowadzenia skutecznych negocjacji. I nie tylko ta uchwała, o której tutaj debatujemy dzisiaj i wasza poprawka o tym decyduje. Rząd ma dwie uchwały do dyspozycji. Tą, którą przyjmiemy i tą ważną, która załatwia kompleksowo wszystkie sprawy z dopłatami, jeśli chodzi o sprawy rolnictwa. I muszę pani powiedzieć, że autorem tejże uchwały, którą przed chwilą wymieniłem, była Sejmowa Komisja Rolnictwa z wszystkimi partiami politycznymi, także i Sojuszem Lewicy Demokratycznej.